Co, w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z Ewelą w świątecznym tajkunie. Także witamy, witamy, siema Ewela. Siemanko, mam nadzieję, że dzisiaj wygram, bo jestem team zielony, a Rafał team czerwony. Także po mojej stronie jest przewaga, bo zielone to dobro, a czerwone to zło. Także trzymajcie za mnie kciuki. Także tutaj możecie zobaczyć, tu jest moja drużyna, słuchajcie. I mamy pierwszą rundę. Pierwsza runda polega na tym, że każdy idzie do swojego domku, ulepsza go maksymalnie przez 20 minut, a później walczymy, kto pierwszy zrobi 5 killi. Także Ewela, jesteś gotowa? Jestem, na razie, do usłyszenia później. Ja już lecę do mojej bazy i słuchajcie, jako że ten tajkun ja już znam. Te osoby, które są już z nami bardzo długo, no to pewnie wiedzą skąd. Widzowie, wy zostawiacie łapy w górę i dzięki temu prawdopodobnie ten goldzik będzie mi tutaj szybciej przechodził. Także zostawcie łapę, subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie. Dobra, zbieramy tutaj golda. Rafał, nie wiem czemu on mi to odpuścił. Myślałem, że będzie walczył ze mną, żeby tutaj zdobyć tego golda. Także mamy już, zobaczcie, za darmo 13 tutaj golda. I co my mamy? Brakuje przedmiotów. Tutaj 150 i co tu trzeba? Pewnie jakąś bramę albo... Nie, tu pewnie będzie taka osłona. Tutaj mamy choineczkę, tutaj mamy jakiś stolik z zabawkami. Najpierw musimy tutaj zobaczyć, jak tutaj, wiecie, to... Ej, Rafał już tam, nie wiem, zbiera golda, czy mi się wydaje? Słuchajcie, na czym to wszystko polega? Tutaj mamy trzy tory. Z tych trzech torów mamy monety. Monety możemy wymieniać na ulepszanie przedmiotów i dzięki temu nasza fabryka, prawdopodobnie to jest taka właśnie taka mini fabryka zabawek, jest coraz lepsza. Tutaj się walczy, kto zrobi pierwsze 50 punktów. Także, jak możecie zobaczyć, mi na razie leci tylko i wyłącznie po jednym goldzie. Ale to w ogóle fajnie zrobione. Na 5 golda, czyli od razu możemy sobie tutaj już kupić i tutaj mamy jednego golda na 3 sekundy, a to jest takie zrobione tutaj w formie takiej produkcji zabawek, także mega fajne. Także wy oglądajcie do samego końca, no bo ten, kto wygra, zgarnia dzisiaj stówę. O stówę z Ewelą gramy. W ogóle zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Ej, czy tu w ogóle coś takiego było właśnie na piętro? Tylko pytanie, czy to jest piętro w dół, czy to jest piętro do góry? Wydaje mi się, że w dół. Szkoda, że tutaj nie da się tego na przykład, wiecie, chociaż może da się to ulepszyć. Ale żeby, wiecie, na przykład z pierwszego leciało wolniej, z drugiego szybciej i z trzeciego jeszcze szybciej. Może tak będzie. Zobaczymy za chwilkę. Jeszcze musimy zobaczyć. Szkoda mi trochę tutaj sprawdzać, co tam jeszcze jest, bo Rafał tutaj pewnie wyprzedzi mnie przez to i będzie miał więcej golda. Ale dobra, trudno. Ryzykujemy, idziemy obczaić, co tu mamy dalej. Czyli tak, mamy 22 golda. Ja tam lecę pozbierać znowu. I tutaj możemy sobie za 25 odblokować. I co my tutaj mamy? Crafting gold i mamy 1 gold na 2 sekundy, czyli mamy tak jakby 1 sekundę krócej. Tutaj mieliśmy 1 gold na 3 sekundy. Zbieramy sobie dalej. Ej, chyba na razie mi dobrze idzie. Zabieram sobie tutaj w te wszystkie monety. Zabieramy, zabieramy. Jestem ciekaw, jak idzie Eweli, czy ona coś już tam odblokowała, czy też nie. W ogóle zaraz możemy zrobić jej pranka w sumie. Mamy 71 golda i teraz zobaczmy. Tak, dobra, lecimy tutaj gold. Nie muszę już zbierać. Tutaj w ogóle Mikołaj... Jakie kozackie! Mam nadzieję, że ja tylko tutaj nie, wiecie, nie utknę. Wyjdźmy tutaj jeszcze na górę. Aj, nie ma wspinaczki, a szkoda, bo to by nam mocno pomogło. Zobaczmy, czy my tu coś mamy. Mamy tutaj choinkę, mamy tą właśnie, tą windę do góry, czy coś tutaj jeszcze jest tu na dole. Aha, tu coś jest jeszcze do odblokowania, ale na to nam trzeba 50 golda. Tutaj się można jakoś ten, z komina można wypaść. Odblokujmy sobie to, to kosztuje 50 golda. Mamy golda na sekundę, także prezenty odblokowane, wszystkie zabaweczki. Zobaczmy, może tutaj jakiś jest prezent do otworzenia, bo ja byłam grzeczna w tym roku, także wydaje mi się, że powinnam tutaj jakiś prezencik dostać, ale z tego co widzę chyba nie. Także dolne piętro już mamy odblokowane. Ja cofam się tutaj do moich generatorów pieniężnych. Tam prawdopodobnie sprzedają, wiecie, te zabawki, tak mi się wydaje, i z tego mamy hajs, więc jak możecie zobaczyć, ten gold leci mi coraz to coraz szybciej. Teraz z tego co widzę, to tutaj coś za kurtyną jest i możemy sobie, o, i możemy sobie teraz tutaj wejść i tutaj możemy sobie kupić za 100 golda. Ja już mam 63 golda, 65, dojdźmy do stówki. I odblokujemy sobie wszystkie te podstawowe etapy. Tu już mieliśmy chyba odblokowane. Tu się da wyjść do góry. To jest taki parkour. O, tutaj mamy za 50 golda do odblokowania. I co to jest? Jeden prezent. To jest pakowaczka? Pakowanie prezentów. 1 golda na sekundę. No bo oczywiście, że bierzemy. O nie, jak tutaj wyjść? Wiecie, że jestem w parkourach najgorszy. Ja już grałem kiedyś ten tajkun i ja go w ogóle nie pamiętam. Także jest to trochę XD. Zobaczmy, czy my coś tu jeszcze mamy. Stąd wygląda na to, że tutaj nie. Ale tutaj mamy do odblokowania. Mamy tutaj... jakiś taki magazyn z prezentami.
On jest dosyć wysoki. No nic, lecimy zbierać jeszcze hajs. No i pójdziemy sobie odblokować. Aha, jeszcze jest jedna rzecz, którą wam zaraz pokażę. W sumie tam chyba nie ma nic, także ja bez sensu, że tam idę. Ale mogę sobie tutaj odblokować. I mamy tutaj jednego golda na sekundę. Także dobrze, dobrze. I teraz ciekawi mnie, co jest tutaj u góry. Tutaj ja potrzebuję jakiejś w ogóle broni. Na razie nie mam żadnych broni. Tutaj mam jakąś wigilię chyba, przygotowania do wigilii. Tutaj mamy windę, którą można odblokować za 100. Ja jeszcze nie mam tyle kasy. Tutaj mamy choinki, tu robią! Ej, my nie mamy jeszcze choinki, także tutaj musimy... Aha! Czy muszę po prostu wsiąść do windy i jechać gdzieś tą windą? Minęły już 4 minuty około, więc jeszcze 16 minut na ulepszania i ja jeszcze nie mam żadnych broni. Moim celem jest teraz uzbierać kasę właśnie na tego elewatora i zobaczymy, co tam będzie na dole, bo tam na dole prawdopodobnie będą bronie. Z tego, co ja pamiętam, to jest na dole, więc czy ja to mogę już kupić? Ej, mogę już to kupić i dobra. Aha, i widzicie, w dół lecimy. I tutaj, właśnie tutaj będziemy mogli odblokować te drzwi. Prawdopodobnie tu są bronie, tak mi się wydaje. I tak samo, tutaj dokładnie w tym miejscu mamy flagę. Ewela tutaj stąd będzie mogła zabierać niektóre rzeczy. Ale jak widzicie, ej, te drzwi są drogie do odblokowania. Dobra, wracamy na górę i zobaczymy, co będzie dalej. Aha, czyli tutaj jest moja flaga. I tutaj mogę sobie teraz wyjść kominem, dobra. Czyli tam jest moja flaga. Mam nadzieję, że Rafał nie zauważy tego, że może kominem przejść. I u Rafała też będę musiała zjechać windą na dół. Także no, będzie przegwizdane, bo jesteśmy tylko we dwójkę. Wychodzimy na górę i wracamy do zbierania kasy, no nie? Ale ja nie jestem pewien, czy tutaj wszystko odblokowałem, bo tutaj chyba jest jakaś jadalnia, to by na to wyglądało. Tutaj jest wszystko, tutaj wszystko. Ja proponuję tutaj zabrać monety i zobaczymy, jak tam u Eweli idzie. Tylko nie wiem, czy to mi się w ogóle pokaże. Weźmy sobie jeszcze te podstawowe. Okej, zabieramy, mamy 160. Także zbieramy szybciutko golda. On mi też się tutaj sam zbiera, ale pomogę mu tutaj. No i będziemy otwierać tamte tajemnicze drzwi, bo potrzebuję broni, nie mam żadnej broni. Potrzebuję jakiejś osłony, także jeszcze dużo, dużo tutaj przed nami otwierania i odkrywania różnych rzeczy. Chodźmy do Eweli i w ogóle zobaczmy, czy nas... A, właśnie, jeszcze coś może być na zewnątrz i tutaj możemy kupić sobie drzwi. I tak sobie to zrobimy, ale ja tutaj wiem, że często przy tych tajkunach są jakieś ukryte rzeczy, więc wejdźmy sobie tu. Ej, co to ma być? Lecimy dalej, tutaj nie mamy niczego, tutaj nie mamy nikogo. I byłem przekonany, że tutaj coś będziemy mieli do kupna, ale wejdźmy sobie jeszcze do tego, tutaj tak samo nic nie ma. Ron 250, a mnie mega ciekawi, co jest za tymi drzwiami za 250. 250 to jest bardzo dużo. Zobaczmy, czy my tutaj w ogóle możemy jechać down tylko. Dobra, ej... Co to jest jakieś ukryte tam? Jeszcze jest tutaj krzak, ale no to jest wszystko. Dobra, czyli tu nie mamy nic. Zobaczmy jeszcze tutaj na, nie wiem, na tym, na jakimś straganie z choinką. Nie wiem, co to było. Ale o, właśnie, patrzcie się, bo tutaj jak staniemy w tym miejscu, to coś się dzieje. Ej, patrzcie się. Czy coś się dzieje, coś odkryłem. I teraz mamy tutaj za 50, a tutaj mamy za 250, więc ja wybieram oczywiście te za 250. I jesteśmy tutaj... Produkcja ciasteczek za 300! To jest teraz mój punkt i teraz coś dzięki temu powinienem dostawać. A 3 punkty dostałem! Widzę, dostałem 3 punkty. Chodźmy tutaj zobaczyć do Eweli. Po cichu wejdźmy sobie do niej i zobaczmy, jak jej idzie. Czy ona już coś tutaj odblokowała? O, proszę bardzo! O nie! Czekajcie, gdzie ja wyszłam? A tak, ja tutaj wyszłam w tym, dobra. Myślałam, że wyszłam w jakimś tutaj nie wiadomo jakim pokoju. Czy ona o wszystkim wie? Dobrze, że drzwi jeszcze nie zrobiła. Dobra, Ewela jest tam. Okej, ona nie ma zielonego pojęcia, że ja tutaj jestem. Ale ojej. O, ten skubaniec, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Zmykaj stąd! Ty, ona mnie... Ej, ja tu przyszedłem, wiecie, tak pozytywnie, ona mnie klepie. O, tutaj przyszedł mi zawędzić, skubaniec, bo nie zobaczyć, jak u mnie w chacie jest. Czyli mamy 3 punkty już. Dobra, ja się wracam do siebie. Musimy pozbierać trochę golda, trochę więcej golda. I odblokujemy sobie te drzwi na dole i ja sobie tutaj zablokuję, żeby Ewela mi nie mogła wejść. To tutaj są teraz takie czerwone drzwi, przez które Ewela nie może przechodzić. Zobaczcie, czyli jak ona mi teraz wejdzie do tego domku, no to już jest po niej prawdopodobnie. Lecimy sobie tam niżej. Ja muszę odblokować te drzwi na dole i będziemy mieli pierwsze bronie. Mamy 300 golda, lecimy. Mega jestem ciekawa, co tam mi się odblokuje. Tutaj jest taki minus, albo to jest plus w sumie, zależy. Dajcie znać w komentarzu. Waszym zdaniem, czy to jest plus, czy minus? Że my nie wiemy, o co tutaj chodzi, w sensie musimy to kupić, żeby najpierw odblokować. I tutaj mamy do odblokowania... Aha, dobra, to za 450, ja nawet nie mam tyle kasy. Brakuje przedmiotów i nie wiem po prostu, co ja zrobię dzięki...
O, tam ma było napisane. O, czekajcie, bo coś chyba jest na zewnątrz. O, golda, 1,75 golda na sekundę. Aha, czyli cały czas my po prostu tutaj ulepszamy, żeby jeszcze więcej tego golda było. I zobaczcie, jak teraz mi szybko gold leci. Także czekamy, żeby mi się uzbierało 450 i odblokujemy teraz tutaj chyba taka szarlotka. Możecie dać znać w komentarzu, czy lubicie... gold, lecimy, chyba jest jakiś spadający. Tak mi się wydaje, że jakiś gold się pojawił. Dokładnie, widzę, na samym środku pojawił się gold. A Ewela o tym nie ma zielonego pojęcia. Ile tutaj mamy? Piątkę? Mamy kolejną piątkę. Patrzcie się, on tylko golda. On już to pozbierał. Nie, skubaniec. Dobra, nie ma tu nikogo. Nie ma już, co, 10 golda leżało na środku? No przecież to jest jakiś żart. On sobie chodzi, skubaniec. Kasa mu się sama zbiera. I kupił sobie tutaj jeszcze, patrzcie się, ja to muszę kupić, laser. Chodzimy z powrotem tutaj do środka i wiecie, co sobie teraz zrobimy? Weźmiemy sobie tego goldzika i schodzimy na dół kupować sobie bazę. Ile minęło czasu? Minęło 8 minut około, coś takiego. Więc mamy jeszcze 12 minut na odblokowywanie kolejnych rzeczy. Co my tutaj mamy? Mamy broń! Mamy, nie mam złota, ale mamy pierwszą broń, emeczkę. I tutaj prezent jakiś super od Mikołaja. Ile to kosztuje? 350. Ej, tu coś jeszcze jest. Ja myślałem, że to już będą bronie. Czyli mamy tutaj wypiekanie ciastek za 300. Strasznie drogo. I tutaj za 400... Co? I co wy gadacie, że to jest takie drogie? Dobra, to ja muszę iść golda pozbierać, ale odblokujmy sobie jeszcze tutaj... A, tutaj jest weapon room i zobaczmy jeszcze dalej, co tutaj będziemy mieli. Santa Office. Ej, czekajcie, co tu? Dobra, weźmy to, odblokujmy jeszcze. I mamy... O, nowe zabawki, czekajcie, za 50. I dobra, i co z tego? Co z tego? Halo, co ja dostałem dzięki temu? Tutaj mamy broń, tu możemy sobie amunicję kupić. No weźmiemy sobie tą szarą M-kę, weźmiemy sobie na pewno amunicję, także sobie kupię tutaj od razu. Wiem, czy Rafał ma już jakieś broń, chyba miał tam jakąś broń w ręce. 360 myślę, że nam wystarczy. Tutaj kupimy sobie zieloną M-kę, okej, czyli tutaj będą same M-ki. O, rolują się tutaj bronie. Znaczy tutaj szare, dobra, czyli weźmiemy sobie to sobie wyrzucimy tutaj. Tutaj pewnie będą shotguny, także to jest dobry pokój. Ej, projektujemy zabawki, tylko co ja za to dostaję? Bo z tego co widzę, to nic nie dostałem za to. Zostałem trochę tutaj oskamowany. 500 golda już to kosztuje. Ja muszę tutaj ciasto odblokować, żeby mi szybciej gold leciał. Także teraz będę musiała poczekać i będę musiała to odblokować zamiast broni. Ale zanim mi się załaduje, to możemy przejść dalej i zobaczyć. Dzień dobry, bałwanku. Ukryj się. A da się w tym chodzić? To jest idealne. Dobra, mamy tutaj. Dobra. Będziemy się chować w tym i będziemy tutaj kampić gdzieś. I może Rafał nie zauważy, że wiecie, że to ja... Dobra, to jest nasz plan. To jest nasz plan. Udało mi się uzbierać 400 golda i trzeba tam chyba było 450, coś takiego. Ale zanim tam dojdziemy, no to nam się prawdopodobnie tu odblokuje. Tylko teraz pytanie, ile my tego golda dzięki temu dostajemy na sekundę? Zobaczmy, ile tutaj to kosztowało. A, to kosztowało 300 i dostajemy prawie 2 golda na sekundę, więc kupujemy to i prawdopodobnie ten gold poleci teraz dużo szybciej, a tu bodajże ta cena 450, więc lecę znowu uzbierać i odblokujemy to. Ale słuchajcie, pokażę wam coś jeszcze. Zobaczcie na to. Gdy wejdziemy sobie tutaj po lewej stronie, Ewela prawdopodobnie o tym nie będzie wiedziała. Gdy wejdziemy sobie tutaj, to trafiamy do komina i dzięki temu możemy iść sobie tutaj w tą lewą stronę i wychodzimy w tym miejscu. A gdy wejdziemy sobie do drugiego wejścia, to prawdopodobnie wyjdziemy właśnie przy samym wyjściu. Czyli te kominki są takimi, można powiedzieć, ukrytymi przejściami. Mamy 350 golda, a jak każdy raz zostawi łapkę w górę, to będzie jakiś kozacki prezent. Niebieska M. A, czyli niebieskie przedmioty mi wylosowało. Dobra, ale w sumie sobie wezmę. Wezmę sobie wszystko, co tutaj dają. Czyli potrzebujemy coś na blisko. Jeszcze nie mamy nic na blisko. Pompa jakaś by się przydała tutaj. Czyli tutaj za 500 muszę wydać, albo za 700. Dobra, muszę 500. Pewnie za 700 będzie jakieś rakiety czy coś, albo może śrubownica. Także też na pewno warto. Poczekaj, może za chwilkę. Otworzymy sobie najpierw tutaj i zobaczymy, co tutaj. O, tu jest Mikołaj! To jest pokój Mikołaja. I tutaj listy do Mikołaja. W ogóle tutaj na ścianku sobie siedzą. I ja tutaj mogę jakąś legendarną broń od Mikołaja dostać. Za 150. A, super skakanie to jest, super jump. Plus 30 do biegania. Dobra, i my to musimy. Ej, wypukałam się z kasy, muszę poczekać chwilę. Jak możecie zobaczyć, mam 550 golda, lecimy odblokować sobie te, bodajże tam były też wypiekanie ciastek, coś takiego. Więc zejdźmy sobie tutaj po prostu na dół. I wydaje mi się, że zostało już bardzo niewiele czasu, żeby dojść do broni. Mamy 2 golda na sekundę, więc jest naprawdę dobrze. I mamy tutaj, mamy tutaj bronię, więc kupujemy sobie. Co my tutaj dostaniemy? Szarą M-kę. Mamy tutaj auga szarego, akacza szarego. Aha, czyli tu mamy same takie, a nie, jest jednak pompa. I czyli mamy szare broń. Dobra, ja chcę to będzie dobre na Ewelę.
Tego nie chcemy. Zobaczmy, co tu jeszcze będziemy mieli. Tego nie... Chociaż SMG? Ej, biorę. Czyli w takim razie to są ostatnie drzwi, które mogę tutaj otworzyć i westy. I później muszę tutaj ulepszać sobie bronię i będziemy kampić na Rafała. Także zobaczmy, co jest za ostatnimi drzwiami. I tutaj mamy pokój z zabawkami. Jedziemy, kupujemy to. Bałwana dostaliśmy! A bo tu pewnie więcej bałwanów. Po prostu cały czas bałwany. Nie wiem, czy zaryzykować, czy nie. No, sprawdźmy. Nie, cukierek! Ej, nawet nie wiem, co robi cukierek. To kosztuje 9,99 golda. Ja muszę jakoś nazbierać tego golda, nie wiem jak, ale muszę to zrobić. Muszę na pewno pompę sobie wydropić za 500, także czekamy. Co tu się dzieje? Tu się jakoś ładuje, czy coś? O co tu chodzi? Dostałam punkty za to! Okej, to Rafał za to dostał punkty! Prezent! Ej! Chcemy tutaj kupić Santa prezent za 350, troszkę drogo, nie powiem, ale dosyć bardzo drogo. Czy tu jeszcze mamy coś do odblokowania? Wygląda na to, że nie. Dobra, mamy odblokowane tutaj 500, więc bierzemy. O, czyli tu są fioletowe, ale ja chcę pompę jakąś. Jest, czyli tu są wszystkie. Ja bez sensu kupuję za każdy... Dobra, ja to w ogóle porobię. Ja bez sensu wszystko kupowałam, odblokowałam, bo tu po prostu jest... I tu pewnie są złote. Ej, pada gold znowu. Dobra, bierzemy tutaj. Tylko czemu tak mało? Ewela, jestem ciekaw, czy ona tutaj będzie chciała przyjść. Ej, no nie, no 5 golda. Przecież to jest żart. Ja nie chcę już tego golda, tak szczerze. Lecimy sobie z powrotem odblokować kolejne rzeczy. Szybko. Gdzie ten komin? Musimy, bo jest deszcz pieniędzy, nie wiem, czy nam coś daje. I musimy zobaczyć, czy nie ma, wiecie, tej strefy znowu wokół choinki. Zostały nam około 4 minuty, coś takiego, do drugiej rundy. To są tylko 3, to bez sensu w sumie. Aha, czyli musimy mieć legendarne przedmioty wykupione. Tylko pytanie, czy trzeba tutaj po kolei, czy ja mogę... Aha, nie, niedobrze, czyli wszystko mamy zablokowane, więc musimy wszystko po kolei. Najgorzej, ale dobra, weźmy sobie M-ka nam się przyda. Co tam Rafał robi? Weźmy sobie może tą niebieską pompę, albo właśnie tą niebieską pompę. Strzelby nie chcemy, mamy SMG. Odblokujmy sobie to za 700 i mamy tutaj legendarne bronie. Dobra, mamy to, mamy skarka. Jeszcze proszę coś na zmianę tutaj. O, P90 to jest chyba. No i zarąbczasty tutaj zestaw, także ja mogę iść walczyć o flagę. Ej, Ewela też ma 3 punkty, ja tutaj czekam sobie jeszcze na golda. Tak, Ewela tutaj ma 3 punkty skubana. Odblokujmy sobie za 500 golda. Aha, jeszcze nie mam. Dobra, teraz będę miał. I dzięki temu mamy fioletowego skara. I o to właśnie chodzi. Fioletowa pompa, no i pięknie. Tego nie chcemy. Weźmy sobie może tutaj SMG. Dobra, tego też nie chcemy. O, sztucer. Weźmy sobie sztucer. I tu mamy za 700, ale to zostawimy po prostu na później. Jest niespodzianka. Mamy rakietnicę, czyli to dostałam. Za cukierki zabieram. To dostałam od Mikołaja w prezencie, więc muszę sobie tutaj na pewno kupić ammo. Muszę na pewno do pompy ammo, muszę na pewno rakiety. Słuchajcie, zostało nam do walki 30 sekund. My już z Ewelą się słyszymy. Ewela, czy ty jesteś gotowa do walki? Tak, ja mam pewien plan na ciebie. Nie wiem, czy tutaj wszystko udało mi się odblokować w czasie. Mam nadzieję, że tak. A więc widzę, startujemy. Nie wiem, dlaczego ja mam tyle życia. Lecimy do Eweli na chatę i kto zrobi pierwszy 5 fragów, ten wygrywa. Patrzcie, na pewno Rafał tego nie ma. Skąd ona to ma? Jeden punkt dla Eweli. Patrzcie się, ona niby... Hello! 84! Ej, dobra, to jest dobre, jest po jeden, niepotrzebnie tutaj przyszłam. Odblokujmy sobie ten tutaj, tę nagrodę od Mikołaja, bo z tego co wiem, to jest tutaj coś takiego. Okej. Okay. Ej, jakiś prezent dostałem tam w Weapons Room. Ewela tutaj rozwala wszystko. Ej, gdzie ten prezent? Gdzie on jest? Co, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest, ale Ewela tam rozwala wszystko, co się da. Tutaj go wyjedziemy. Jak się wystraszyłem! Window na dół! A powiecie, co mam pomysł? Patrzcie, co my zrobimy. O nie! Tu do tego komina się nie da, weź oszustwo! To było za mocne. Dawaj tu Rafała. No wejdź. On jest. Ej, ja mam 6 rakiet! Lecę do chaty! Chodź tu, Ewela! Po 2 rakiety, dlatego tak szybko ja zużyłam. O nie, kopcę się. I Ewela ma jeszcze zaliczony... Likwidujesz Rafa przy użyciu pułapki? Ewela ma zaliczony ten frag, nie mam pytań. O co chodzi? Ej, ja muszę spróbować Rafała flagę zdobyć. Nie, ale się skampił. Ej, dobra, czyli w takim razie jest po 3 chyba. Dobra, mamy ją obito, musimy uważać mocno. Ja muszę gdzieś, nie wiem, gdzieś u góry stanąć na czymś.
Dobra, ale on się zacinał. Ej, lecimy tu i ostatni frag, ostatni frag. Wow. Nie, no i przegrałem. Najgorzej. Wygrałam, proszę pana. No właśnie, wiem, słuchajcie, GG dla Eweli. Wy wpadajcie na ten film, zostawiajcie łapy, wpisujcie kod Ewela do sklepu. No i do następnego, trzymajcie się, piona.